Moi drodzy, witam was serdecznie w Tłusty Czwartek. Dzisiaj z Filipem ruszyliśmy w miasto w poszukiwaniu pączków. Ponieważ jest Tłusty Czwartek, znaczy nie, jak ja nagrywam to jeszcze nie jest, bo jest sobota. Wy oglądacie w Tłusty Czwartek i chcemy kupić dzisiaj około 1000 pączków. Ale przyszliśmy do jednego sklepu, w sensie do Lidla, i dostaliśmy 10 pączków i więcej nie ma. Więc nie wiem, jak nam się udało zbierać 1000 pączków, ale lecimy do kolejnego sklepu. Stwierdził, że przejdziemy jakąś drogą i się okazało, że jest zamknięta. I co? Nie, jesteśmy uratowani. Zamiast robić 2 km, zrobimy 300 metrów. Dobra, patrzcie, jaki piękny piesek. Siema. Właśnie, dziękujemy bardzo za pomoc. Udało nam się przejść. Dobra, to dzięki. Dzięki. Dobra, udało się i mamy 65 plus 10 mam w plecaku, to jest 75. Chciałbym chociaż 300. Już tak miał być 1000, szedłem na 500 i teraz schodzę na 300, ale nie wiem gdzie. Mamy naprzeciwko Selgros, tylko tam chyba nie ma żywności. Ale tu obok gdzieś jest chyba jeszcze Tesco. Tak? Dobra, to idziemy w dalszą drogę i dalej poszukujemy pączków. Zapomniałem totalnie, że żeby wejść do Selgrosu trzeba mieć wyrobioną kartę. Ani ja, ani Filip nie mamy karty, więc idziemy teraz do Tesco. Super zakupy nam dzisiaj idą po prostu. Ale mamy 75 pączków, więc już jest okej. Wykupiliśmy wszystkie pakowane pączki i czekam, aż pani z zaplecza przyniesie kolejne. Chociaż nie wiem, czy przyniesie, bo jakoś niechętnie mi chciała dać pączki. A chcę ich tylko 10 paczek po 6, czyli 60. Dobra, jednak pani okazała się bardzo miła, przykleiła mi ceny i dała mi 10 paczek pączków. I nasz koszyk wygląda tak. O, przewrócił się. Nice. I teraz będzie można jechać do domu i robić challenge. Nie rozumiem, czemu ludzie patrzą dziwnie na nasz koszyk, bo co, bo mamy 200 pączków bez przesady. Dobra, moi drodzy, czekamy na nasz pojazd i mamy około 200 pączków, z czego jeden mniej, bo Filip już je. I mówisz, że to dobre, więc będą fajne rzeczy z tego. Ale to dowiecie się dopiero, gdy jedziemy do domu. Powiem wam, co robimy. Ja wiem już co. Musimy trafić tak, żeby Mattiego nie było w domu. Mam nadzieję, że jest w pracy, więc będzie fajnie, bo chcemy zrobić pranka. Będzie prank, będzie dobry prank. A zliczyliśmy, ile tych pączków jest nie, w ogóle? Nie, zaczniemy liczyć i... A, w sumie tak. Musimy wyłożyć całą podłogę tymi papierami śniadaniowymi, ponieważ nie chcemy, żeby pączki się zmarnowały. Więc, moi drodzy, to co dzisiaj robię ze sobą, to jest po prostu pierwszy w życiu prank w ogóle. Nie kładź się, jak to nie pokażę. No. Więc, pierwszy raz w życiu robię takiego pranka i kupiliśmy około 300 pączków, 200 nie wiem, bo Filip trochę podjadł, ja też trochę podjadłem. I robimy pranka, cała podłoga w tym pokoju, a to jest pokój Mattiego, będzie wyłożona pączkami. Więc jak Matti wróci z pracy czy tam ze szkoły, to trochę się dziwi, bo cała podłoga będzie w pączkach. I jestem w szoku, że to robię, ale tak, to się uda i mam nadzieję, że starczy nam pączków. Jak nie, to będę musiał lecieć do sklepu. Ola kupi. A jeżeli pomoc wam się już podoba, to zostawcie łapkę w górę, wpadajcie na Instagrama i w ogóle i patrzcie, jak to się robi. Wpadajcie też do mnie, bo ja też będę nagrywał. Tak, u Filipa będzie też film na Tłusty Czwartek, czyli dzisiaj, więc do Filipa też wpadajcie na kanał. Dobra, chodź po pączki. Dobra, Filip, rozpakowałeś? Co? No pączki, trzeba już rozkładać. Najpierw rozpakujmy te właśnie pakowane, bo one nie są jakieś ładne z wyglądu, a te kolorowe zostawmy na środek, co? Dobra? Rozumiesz? Te kolorowe donaty zostawmy na środek pokoju, a teraz zacznijmy te z cukrem pudrem. A ja rozkładam już papier. I teraz myślę, czy pod biurko też, czy nie? I chyba nie. Nie. Po prostu dookoła biurka zrobimy. Dobra, to czas start. We'll be right back.
powiem wam, że jesteśmy już blisko końca, ale ja się zmęczyłem, jeszcze układam tutaj na biurku, a Filip utknął, bo stwierdził, że zacznie nie od tej strony. No proszę panie Filipie, powiedz mi, jak ty chcesz stamtąd przejść? Jak ty chcesz tam przejść? Nie zdepcz pączków. Nie zdepcz pączków. Ja siedzę na ulicy. Przed balkonem. Nie! Nawet nie próbuj. O, tu muszę postawić w takim razie, skoro tu mogę nadepnąć. Nie zabijcie. Nie zdepcz pączków. Dobra. Więc, to wygląda aktualnie tak. Jest cała podłoga w pączkach kolorowych i biurko. Także moi kochani, skończyliśmy. Jest pełno pączków na podłodze. Nie da się po prostu przejść. I jeszcze daliśmy na biurko trochę i na półkę. I tam jest kamera, wszystko jest gotowe. Niedługo Mati wraca z Olą z centrum. Więc jak wejdzie na podłogę, to się zdziwi. Filip, nie! Teraz czekamy, aż oni przyjadą z centrum, bo niedługo mają być. I co? I chyba skończyliśmy. No jeszcze tu kilka na łóżku położyliśmy. Jeszcze nam zostały w sumie 4 donaty. Ale nie mamy już gdzie ich wrzucić, więc niech będzie tak jak jest, ale moim zdaniem i tak jest mega, bo patrzcie jakie mam za sobą widoczki. Normalnie tyle pączków, że aż jestem w szoku. Z Matin dzwonili już do drzwi, więc zaraz będą wchodzić. Domofonem jadą. Tak. Albo schodami domofonem. Nie, albo idą schodami, albo jadą windą. Więc czekamy na nich przed drzwiami. I będzie... Tak, zgasiłem światło. Kamera jest tam ustawiona, ja nagrywam swoim jeszcze i Filip jeszcze będzie nagrywać. Jestem ciekawy reakcji Matiego, ale jeszcze Oli bardziej, bo Ole zawsze dziwił takie rzeczy. Mati będzie dość cicho pewnie. Patrz przez wizjer. Dobra. Moja kamera jest na wizjer. Idą. Nie widzę, idą, tego jest dobra, ja czekam. To ja sobie posiedzę tu. Siema! Cześć Ola! Cześć! Nagrywamy vloga. No, Filip nagrywa, ja też nagrywam. No, więc sobie nagrywamy. Spoko. No. O kurde. Co? Co się stało? Co jest? Pokaż. Wesołego tu stajemy. Wrócę w czarny kolor. Możesz zjeść sobie, na przykład te co na łóżku są. A ja myślałam, że te... Ej, najlepsze są te różowe z białą posypką. Tak. Dobra, to my idziemy. No to wypadło, fajnie. No, Mati, musisz posprzątać. Ja tylko sprzątać nie będę. O, nie. Musisz. A kto posprząta? O mój Boże. O mój Boże. 200 zł zapłaciliśmy za wszystkie pączki. Więc i tak nieźle. Dobra, to policzmy. Policzymy, bo już wyszliśmy z 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, Ola się zajada pączkami. No Ola, trochę cukier puder masz na tym. Co ty nie powiesz? Ale to wodą wytrzesz, więc spoko. Cieszę się, że nie wpadłeś w lukier. No dobra, kochani, także jeżeli chodzi o prank na Mati i w sumie na Oli, to tyle. Nie, o nie, nie już idę do ciebie. Okej, nie idzie. O, jest cały. Ej, wiecie co? Policzyłem. Wyszło 228 pączków. Fajnie. Spoko, myślałem, że będzie jeszcze więcej, ale w sumie 228 to i tak jest bardzo dużo. Nie wiem jak my to zjemy i co z tym zrobimy. I mniej więcej jeden pączek ma 300 kalorii, więc 300 kalorii razy 228 to już wam mówię ile to jest. 68 tysięcy kalorii. I believe. Co? Na jeden
choinkę. Nie! Nie depcz pączku! Dobrze kochani, także jeżeli chodzi o nasz prank, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Mati, jak ci się podobał filmik? Znaczy cały prank? Fajnie, poza tym, że jest dużo do sprzedania, to tak. Dobra, zaraz to ogarniemy. Także stawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, wpadajcie do Filipa na kanał, ponieważ tam też jest film z 6 czwartku. Życzę wam miłego dnia i mam nadzieję, że też dzisiaj zjedliście tyle pączków, co my mamy tutaj. Znaczy może nie tyle, bo to jest 68 tysięcy kalorii, ale tak. Ola, życzymy im smacznego, prawda? Także kochani, smacznego, życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku we wtorek o 19:00. Pa, pa! Buziaki!